2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańców Chorzowa zapytaliśmy, czy z tej okazji wywieszą państwową flagę. No oczywiście, jestem patriotką, także... Dlaczego to jest ważne? No chyba dla każdego Polaka to jest ważne. Rodzice mi przekazali taką tradycję, więc ja też podtrzymuję. I moje dzieci pewnie też będą flagę wywieszały. Oczywiście. A dlaczego to jest ważne? To jest po prostu nasz polski narodowy dzień. Nie. Czemu nie uważa pani, że to jest ważne? Czy nie ma... Uważam, że ważne, ale okna zmienili, są zlikwidowane te urządzenia do zakładania flagi i od tej pory nie wywieszam. Wcześniej wywieszaliśmy. I uważa pani, że to jest ważne, żeby o tym pamiętać, mimo że teraz pani nie ma gdzie, ale ogólnie? Ważne. Ważne, bo to jest manifestacja przynależności do kraju. Całe życie wywieszałem. Teraz nam na balkonie zlikwidowali, te muszę zakupić, ale myślę o tym. Zawsze to robiłem. Dlaczego to jest ważne dla pana? No, dla mnie to jest ważne, bo jestem Polakiem. Są święta państwowe, które trzeba w jakiś sposób oznaczyć. Oznaczamy tą flagą. Czyli flaga w domu jest, ale na razie jeszcze nie ma miejsca gdzie? Nie ma miejsca, ale będzie. No nie bardzo. To już tak, no nie moje czasy, tak to powiem, nie? Już tak bardziej jestem ogólnie, już niepodległość jest wszystko. Nie bardzo. A taka manifestacja patriotyzmu, nie? To jest za granicą za dużo siedziałem. Ja, moim zdaniem w tym kraju nie ma perspektyw dla takich normalnych ludzi po zawodówce, po liceum, że ten kraj jest nie do ogarnięcia. Oczywiście, bo to jest Dzień Flagi, święto nasze. Uważam, że to jest ważne, natomiast akurat to jest okres, w którym przeprowadza się prace polowe i od 30 lat jestem na działce. Nie mam. A kiedyś pani wywieszała, czy...? Wywieszałam, no dawniej wywieszałam, ale jakoś już stara była i wyrzuciłam. A gdyby pani teraz zaopatrzyła się w nową, to czy to jest ważne dla pani, żeby te flagi jednak wisiały? No ja uważam, że tak. No jednak to jest barwa narodowa, to trzeba, nie? Wywieszam. W końcu wychowani jesteśmy w takich latach, gdzie właśnie wpajano nam ten patriotyzm. No i Polska dla nas jest ojczyzną, także musimy przestrzegać tych wszystkich zasad, prawda?